Chyba mam już tego dość. W życiu każdego przychodzi czas na zmianę. Mam już dość słuchania i odpowiadania na pytania typu: a czym farbujesz te włosy? A jak długo się to trzyma? Chyba chcę wrócić do normalności. Moje kruszynki bardzo często przychodzą do mnie z pytaniami a propos zmiany koloru włosów. A ich głównym problemem staje się namowa rodziców na takowy wybryk. Nie udzielają oni zgody ze względu na różne przyczyny, między innymi odmienne kwestie gustu. A co powiedzą sąsiedzi? Nie chcą również waszych problemów w szkole. Martwią się także o waszą strukturę włosa, co się z nią stanie po farbowaniu. Moim zdaniem w tym momencie najlepszym rozwiązaniem jest peruka. Jest to jednorazowy wydatek, a starczy na naprawdę długi okres czasu. Myślę nawet, że w sumie wyrówna się to z comiesięcznym kupowaniem rozjaśniacza do odrostów i dwóch tonerów, żeby pokryć całe włosie. W przeliczeniu na rok nawet nie wiem, czy peruka nie wyjdzie taniej. Nie wiem, czy pamiętacie, ale jakiś czas temu w filmiku o pastelgotach mówiłam, że niedobrze wyglądam w perukach i źle się w nich czuję. Ale dzisiaj odkryłam przyczynę, dlaczego tak jest. Cena peruki idealnie odzwierciedla jej jakość. Nie ma sensu inwestować w wigi po niskich kosztach na nie do końca znanych portalach, ponieważ naprawdę możecie się na tym przejechać, kruszynki. Jakość, jaką oferują zdjęcia, zupełnie nie odzwierciedla wówczas rzeczywistości. Dlatego przychodzę dzisiaj do was z taką malutką radą. Jeżeli zabieracie się za szukanie peruk, to na początku zacznijcie od znalezienia odpowiednich portali, które się tym w rzeczywistości zajmują. Osobiście mogę wam polecić pewien portal, evahair.com. Które oferuje darmową przesyłkę na cały świat. Oferuje ona naprawdę ogromną gamę peruk syntetycznych oraz doczepów, których jakość jest po prostu zabójczo cudowna. Jak widzicie, nie błyszczą się one jak zwykłe syntetyczne włosy, przez to są bardzo realistyczne i idąc na ulicy nikt nie domyśli się, że masz perukę. Po drugie, są mega gęste, także w ogóle nie widać waszych włosów. Choćbyście próbowali dojrzeć, nie ma takiej opcji. Peruki te możecie również bez problemu stylizować tak, jak się wam żywnie podoba, ponieważ bez problemu znoszą one temperaturę poniżej 300 stopni, czyli suszarki, prostownice i lokówki. Bardzo istotną rzeczą w utrzymywaniu peruk jest też ich mycie, ponieważ wiem, że dużo ludzi nie myje swoich peruk i potem są takie brzydkie. A nie ma w tym naprawdę nic trudnego, jest to chyba nawet łatwiejsze niż mycie waszych włosów. Robi się w to zimnej lub lekko letniej wodzie, za pomocą delikatnego szamponu, na przykład dla dzieci, chwytasz tą perukę i z góry na dół pociągasz w dół. To wyglądało dwuznacznie. A potem po prostu pozostawiasz ją, żeby sama wyschła. W tym momencie, tak właśnie teraz, idź do swojej mamy, idź do swojego taty i pokaż mu ten film. Pokaż właśnie, że można mieć kolorowe włosy, nie ingerując w nie farbami, tonerami, piankami itd. Nie niszcząc ich, tylko po prostu kupujesz perukę, zakładasz ją i wyglądasz zajebiście. Możesz ten filmik również udostępnić swoim znajomym kruszynkom. Znajomym kruszynkom? Kruszynki są moje, no ale... W każdym razie możesz to udostępnić też swoim znajomym, którzy mają taki sam problem jak ty. Czyli rodzice lub pełnoprawni opiekunowie nie pozwalają im na kolorowe włosy, a jest to ich naprawdę ogromne marzenie. Choć ja w sumie dopiero zaczynam taką prawdziwą przygodę z perukami, myślę, że tak szybko nie zejdę z tej drogi, bo to, co dostałam teraz, to, co mi przyszło kilka dni temu, ta piękna peruka jest po prostu zabójcza. Jestem w niej na maksa zauroczona. Cholera. Nie wiecie nawet, jak dawno nie miałam zwykłych włosów. Czuję się tak normalnie. Niektórzy stwierdzili, że wyglądam bardzo ładnie. Bardziej hetero niż zwykle. Inni, że ta peruka postarza mnie o 150 lat. Inni natomiast, że wyglądam bardziej naturalnie. A jeszcze kolejni, że wyglądam o jakieś 15 lat starzej. Inni natomiast, że po prostu cudownie. Ale tych komentarzy było za dużo, żeby ich pokazywać. Ja już się zbliżam do końca marudzenia, ale mam dla was fajną wiadomość! Ej, kruszynko! Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Na dole, tam w opisie,
jest dla ciebie kod rabatowy na minus 10% na wszystkie peruki. A wiesz, że on na nami. Jeżeli podobają wam się moje włosy, choć myślę, że bardziej chcecie zainwestować w jakieś takie szalone kolory, no to link do mojej peruczki macie w opisie, ale oczywiście macie też link do sklepu, więc możecie przejrzeć ten ogrom wszystkiego i spróbować zdecydować się na chociaż jedną. A ja się już dzisiaj z wami żegnam. No i powinnam powiedzieć elo, ale jeszcze moje media społecznościowe...